Fundacja SCP stara się przechowywać obiekty anomalne celem zachowania normalności świata postrzeganego przez opinię publiczną. Niektórych anomalii jednak nie da się przechować. Niektóre obiekty są śmiercią samą w sobie. Wyobraźcie sobie teraz, że udaje wam się odkryć fenomen, na który wystarczy spojrzeć, by spotkała was śmierć. Jak byście go opisali w bazie danych? A we wszystkim, z tej strony Pio, a dziś przyjrzymy się SCP-4205. SCP-4205, In the Eyes of the Beholder, autorstwa Wodenas, to bardzo nietypowy obiekt SCP. Wydawać się może, że jego historia to tylko prosta, mordercza anomalia. Jednak stoi za tym głębia komentarzy o tym, jak pisać dobre obiekty SCP, metafor o wątpieniu w siebie i drugie dno, które sami musicie odkryć. Słuchajcie uważnie każdego wpisu w tym raporcie i spróbujcie połączyć kropki, sami rozwiązać tajemnicę SCP-4205. Wchodząc na jego stronę, naszym oczom ukazuje się stary terminal, który powoli ładuje różne dokumenty, gdy go odpalamy. Historia tej anomalii rozciąga się na 13 różnych wpisów w tym terminalu. Otwierając pierwszy plik, dostajemy coś, co wygląda na wstępny szkic artykułu o SCP-4205, pisany przez młodszego badacza, Wade'a Dalitza, niedługo po odkryciu obiektu. Z notatki przed szkicem dowiadujemy się, że Wade został zatrudniony przez Fundację SCP przez niejakiego doktora Marka i przez 3 miesiące przeglądał dokumenty SCP, żeby oswoić się, z czym ma do czynienia. Da się wyczuć emanującą od niego energię nowicjusza, bo bardzo entuzjastycznie podchodzi do pisania raportu SCP, pisząc, że to będzie najbardziej kozacki wpis w całej Fundacji. Według szkicu Wade'a, obiekt SCP-4205 posiada klasę bezpieczne i poziom zagrożenia żółty. Ze specjalnych czynności przechowawczych dowiadujemy się, że ze względu na jego niematerialny charakter i dopiero niedawne odkrycie, nie ma póki co metod zabezpieczenia SCP-4205. A jeśli ktoś zaobserwuje obiekt, ma to zgłosić do nadzorcy ośrodka i młodszego badacza Wade'a Dalitza. Wszystkie nagrania wideo obiektu mają zostać zapisane w archiwum bazy danych Fundacji. SCP-4205 to para bursztynowych oczu, które mogą pojawić się na dowolnej przejrzystej lub półprzejrzystej strukturze przypominającej szybę. W większości wypadków, po spojrzeniu na obiekt, u ofiary następuje natychmiastowo śmierć mózgu, co różni się znacząco od powoli zanikających aktywności mózgowych przy naturalnej śmierci. Wyjątkiem od tej reguły zdaje się być nasz młodszy badacz Wade Dalitz, który 11 grudnia 1992 roku zaobserwował parę oczu na wzmocnionej szybie pokoju do przesłuchań w ośrodku. Poniżej Wade pisze, że w ciągu 2 ostatnich lat nastąpiło 6 znanych przypadków śmierci z powodu SCP-4205. Zostawił sobie notatkę, żeby spisać wszystkie te wydarzenia i wkleić je niżej. Ta wersja szkicu SCP-4205 została przesłana następnie do zatwierdzenia doktorowi Markowi Forsythowi. I jak pewnie sami zauważyliście, nie jest to zbyt dobry szkic i zawiera wiele błędów. Między innymi nie podaje konkretnych informacji o innych przypadkach śmierci od obiektu, źle określa klasę obiektu i niepotrzebnie stawia na piedestale badacza Dalitza w sekcji czynności przechowawczych. Status oceny odrzucone. Notatki. Dalitz, to jest na odwal. Klasy obiektów są bazowane na podstawie tego, jak ciężko jest zabezpieczyć obiekt, a nie jak niebezpieczny jest. I czym do cholery jest poziom zagrożenia? Wymyśliłeś to sobie? Tu jest tak dużo błędów. Przyjdę do ciebie i bezpośrednio ci pomogę. Już nie jesteś na uniwerku. Musisz się poprawić. A, i zostawiłeś jakiś fragment swojego dziennika czy coś na górze pliku. Następna wersja pliku nie została wysłana do sprawdzenia. Widać, że Wade źle się poczuł ze swoją wcześniejszą porażką. Opisał siebie jako młodszego badacza kurwa beznadziejnego. Klasę obiektu zapisał jako gówno, poziom zagrożenia w dupie, a specjalne przechowanie jako to tylko jakieś jebane oczy.
zabijają ludzi. Ale nie mnie, ale mam farta. Następny plik na dysku to fragment dziennika Wade'a. Fun fact, powyżej tytułu strony zakodowany jest ten sam tytuł, ale w systemie szesnastkowym. W swoim dzienniku Wade zdaje się pisać do swojego ojca. Żali się, że miał kiepski dzień w pracy i popełnił masę błędów, wymyślając jakiś poziom zagrożenia, ale mówi, że chciał po prostu spróbować czegoś nowego. Niemalże dostał zawału, kiedy prawie wysłał ten drugi szkic do Marka i mówi, że na 100% by go zwolnili, gdyby to zrobił i nawet Mark by mu tego nie wybaczył. Mark najpewniej był jego wykładowcą na studiach, bo w notatce Wade mówi, że w sumie, skoro męczył się z nim całe studia, to tu pewnie też nie miałby dosyć i po prostu zdegradowałby go do nieopłacanego stażysty pracującego z klasą D. Niżej wypisuje sobie listę rzeczy do poprawienia w szkicu, które dał mu dr Mark. Zmienić klasę na Keter. Zmienić idiotyczny, gówniany poziom zagrożenia. To moje słowa, nie jego. Usunąć moje nazwisko z czynności przechowawczych. Dodać kolejne przypadki i nigdy nie wysyłać szkicu bez zakończenia go. Jego słowa, nie moje. Poprawić ogólny ton. Nic w uniwersytecie nie przygotowało mnie do pracy w fundacji. Chemia analityczna nigdy nie uczyła mnie testować świecących w ciemności oczu na szkle, które zabijają ludzi. Nawet nie wiem, co mam dalej robić. Muszę to rozkminić. Nie mogę zawieźć doktora Marka po wszystkim, co dla mnie zrobił. Do jutra. Możliwe, że pewnie już to zauważyliście, ale Wade Dalitz jako nowicjusz w fundacji zdaje się być bardzo niepewny swoich akcji i nadzwyczaj krytyczny wobec samego siebie, jeśli chodzi o popełniane błędy. To jest coś, na co powinniście zwrócić uwagę w przyszłych wpisach Wade'a, bo to jest jeden z głównych motywów tego SCP. Kolejny plik zaczyna się tekstem: wykryto uszkodzone dane. Uszkodzono w 5%. Dziwne, prawda? To na pewno nie będzie nic ważnego. To edytowana wersja oryginalnego szkicu Wade'a. Zmienił obiektowi klasę na Keter i rozbudował czynności przechowawcze, nadając im bardziej klinicznego tonu. Zasugerował, żeby w pomieszczeniach, w których znajdują się oszklone powierzchnie, korzystać z eksperymentalnych stabilizatorów Lang-Scrantona, czyli pierwszych wersji kotwic rzeczywistości Scrantona, które niwelują zniekształcenia rzeczywistości powstałe wokół nich. Z edytowanego opisu dowiadujemy się, że Wade musi jeszcze podpytać ekspertów o dokładne dane, jak szybko umiera mózg człowieka po kontakcie z anomalnymi oczami. Czytamy, że SCP-4205 zdaje się pojawiać tylko, gdy jego ofiara znajduje się sama w pomieszczeniu. Po autopsji ofiar okazuje się, że jedynie mózg podlega jakimkolwiek obrażeniom po kontakcie z bursztynowymi oczami. Uszkodzenie nerwów koncentruje się głównie na ciele migdałowym, hipokampie, przyśrodkowym płacie skroniowym i płacie potylicznym. Wszystkie części mózgu wykazywały oznaki uszkodzenia, podobną do porażenia prądem lub urazu czaszki. Notatka o odkryciu obiektu również została poprawiona, nadając jej naukowego tonu i wspominając, że po fakcie, oglądając nagrania z SCP-4205, taśma, na której znajdowało się nagranie, padała ofiarą nienaturalnych uszkodzeń elektrycznych. Poniżej mamy listę przypadków ofiar SCP-4205 w kolejności chronologicznej. Jednak póki co znajduje się tam tylko zastępca łącznika globalnej koalicji okultystycznej o kryptonimie Gena. Przebywając w poczekalni ośrodka 19, SCP-4205 pojawiło się na lustrze weneckim w pomieszczeniu i przez 8 minut obserwowały agenta GOC. W tym czasie taśma z kamer ochrony otrzymała uszkodzenia elektryczne. Zastępca łącznika w końcu zaobserwował bursztynowe oczy i zmarł, siedząc na krześle. Pod notatką co do tego przypadku czytamy: wypełnij resztę, leniwy gnoju. Tej wersji szkica Wade jeszcze nie wysłał, lecz mimo że jest ona o niebo lepsza i o wiele bardziej profesjonalna niż ta pierwsza, młodszy badacz nadal zdaje się być strasznie krytyczny wobec swojego dzieła. Następny plik to kolejny wpis z dziennika Wade'a. Tym razem zakodowana wiadomość powyżej to: Yum? Okej? Okay. Thank you, Urenas, very cool. Powinienem przestać próbować odkodowywać każde losowe numerki, które widzę, bo to pewnie nie są nawet kody, tylko jakieś losowe gówno. Wade wita się z ojcem i zdradza mu, że gapił się w terminal przez ostatnie 7 godzin z rzędu. Popsuła mu się lampa, więc jedynym oświetleniem jest to pochodzące z terminala. Długo nic nie jadł.
Jego dom bardziej przypomina mu teraz fundację, ze względu na to, że dostał od niej terminal do pracy zdalnej. Dalitz zdaje się być bardzo poruszony kwestią, której nie do końca rozumie. Coś siedzi mu cały czas z tyłu głowy. Dlaczego on? Dlaczego on przeżył? 6 innych osób, które zobaczyły bursztynowe oczy, zmarło. Ale on? Nie. Nie jestem wyjątkowy. Znaczy, mama mówiła, że jestem, ale to ona, więc oczywiście, że tak mówiła. Zresztą, wiesz, jaka ona jest. Odkąd tylko je zobaczyłem, nie mogę przestać o nich myśleć. Ledwo co spałem zeszłej nocy. Idę dziś wcześniej spać. Może to pomoże. Zjem coś jutro. Nie martw się o mnie. Wszystko będzie dobrze. Nim do końca otworzy się kolejny plik, widzimy ponownie informację o uszkodzeniu danych w 89%, które potem zmienia się szybko na 20%. Ten plik to pełna lista przypadków śmierci z rąk, albo raczej z oczu SCP-4205. Pierwszym był zastępca łącznika GOC Gena, drugą zastępczyni szefa kuchni w ośrodku 11, która szykowała akurat tort urodzinowy dla swojej 3-letniej córki. Trzecią, woźny ośrodka 19, ucinający sobie drzemkę w swoim aucie na parkingu. W notatce Wade zapisał: wszyscy ci ludzie, rodziny, ważne osobistości, a kim jestem ja? Czwartą był zneutralizowany obiekt SCP-048, humanoid, podający się za boga Yam, mogącego przenikać przez różne powierzchnie i wypełniać pomieszczenia wodą. Do jego czynności przechowawczych należało trzymanie istoty w szklanym sześcianie, gdyż nie mogła ona przechodzić przez przejrzyste powierzchnie. SCP-4205 pojawił się na wszystkich ścianach sześcianu w trakcie ćwiczeń awaryjnych w ośrodku, skutecznie neutralizując SCP-048. Piątą ofiarą był Adham Saidov. Wypełnij to później, Wade. Notatka: później jest teraz, Wade. Szóstą, ostatnią śmiertelną ofiarą był Yetepere Turei. W miejsce na lokację zdarzenia Wade zapisał: ten gość i tak był nudny. Opis: pewnie po prostu atakuje nudnych ludzi. Notatka: ale Theo nie jest przecież nudny. To pierwsze wspomnienie postaci o imieniu Theo. A w zasadzie dr Theodore Quayle, który zdaje się być ostatnią ofiarą SCP-4205. Z tym, że Theo jako jedyny nie zmarł od razu po zauważeniu oczu. Okazuje się, że incydent z jego udziałem wydarzył się już 2 dni przed tym, jak sam Wade zaobserwował SCP-4205, jednak o jego miejscu dał znać dopiero później. Dr. Quayle w trakcie incydentu obserwował SCP-965, będący twarzą pojawiającą się na oknie i przyprawiającą jej ofiary o koszmary. SCP-4205 pojawił się na szybie SCP-965 w taki sposób, że dr Quayle zgłosił fundacji, że no, najwidoczniej SCP-965 ma teraz oczy. Nie był więc świadomy istnienia tej anomalii przed jej napotkaniem i dopiero po jakimś czasie fundacji udało się połączyć fakty. Ponownie, dziwne, prawda? Ja wcale nie sugeruję, że powinni się tutaj zwracać uwagę na niektóre rzeczy, ani trochę, nie. Poniżej listy ofiar Wade zapisał przebieg swojego eksperymentu, który dokonał z udziałem SCP-4205. 13 grudnia 1992 roku, 2 dni po pierwszym spotkaniu z oczami, ukazałem mu się znowu. Próbowałem je dotknąć. Zobaczyłem je znowu. Próbowałem ich dotknąć. To było trochę jakbyś potarł sobie 2 balony i przyłożył jeden z nich do ręki. Tylko że to uczucie było w całym moim ciele. Nie mogłem ich bezpośrednio dotknąć. One nie są przed ani za szybą, one są w środku szyby. Nie byłem w stanie stwierdzić, czy w ogóle na mnie patrzą, czy nie. Czy to w ogóle są oczy? 7 plik to kolejny list Wade'a do swojego ojca. Jest w nim bardzo zaaferowany tym, że nie tylko on przeżył, że jest ktoś jeszcze, nie jest sam. Quayle. Jest w wieku Wade'a, ale był w fundacji dłużej niż on. Dalitz bardzo się porównuje do niego, mówiąc, że on skończył studia w odpowiednim czasie i nikt nie musiał wyciągać go z nich po 2 latach porażek. Założyłby się, że nigdy nie musiał męczyć się przez 10 godzin, żeby tylko napisać jedną linijkę tekstu czynności przechowawczych, decydując, czy powinien użyć naukowej nazwy plexiglasu.
Jutro. Jutro z nim porozmawia. Wade pisze swojemu ojcu, że boi się, że zaczyna halucynować. Nie mógł spać, a próbował już wszystkiego. Nawet słuchania gównianego jazzu, ulubionego jego ojca. Bez obrazy, tato. Obracał się z boku na bok, gdy nagle zobaczył w oknie pokoju parę bursztynowych oczu. Znowu. Kojarzysz paraliże senne? Miewałem je za dziecka. To było jeszcze zanim odszedłeś. Ale chyba nigdy ci o nich nie mówiłem. Budziłem się, sztywny jak deska, i coś łapało mnie za palce u stóp, chichocząc jak wiedźma z czarnoksiężnika z krainy Oz. To twoja wina tak przy okazji. Wiedziałeś przecież, że mnie przeraża, a i tak naśladowałeś jej głos. Wade mówi, że za każdym razem w końcu mógł wziąć głęboki oddech i ruszyć się z łóżka, by okazało się, że nic w rzeczywistości go nie nawiedza. Nie tym razem. Mimo że wstał z łóżka, oczy nadal przewiercały go wzrokiem. Przypomniał sobie sugestię doktora Marka, żeby spróbował przeprowadzić nad tym jakieś eksperymenty, więc wyciągnął dłoń i dotknął szyby. Nic się nie wydarzyło, oprócz tego znajomego uczucia dreszczy na całym ciele. Nikomu o tym nie mówił. O ostatnich dwóch szkiców raportu SCP-4205 nie wysłał do rewizji. Bardzo mu zależy na tym, żeby nie zostać wywalonym z pracy, ale czuje, że coś z tym obiektem jest nie tak. Ma w planach zadzwonienie do swojej matki, mimo że nie może się z nią podzielić większością informacji o tej sprawie. Dobranoc, tato. Tęsknię za tobą. Paranoja Dalitza przenika do jego kolejnych szkiców. W kolejnym tekst zniekształca się. Nie mamy klasy obiektu, a specjalne czynności przechowawcze pełne są bełkotu. Nie ma sposobu na zabezpieczenie SCP-4205. On nie ma słabości. Zabezpieczenie jest niemożliwe. Biedne dusze, które zobaczą SCP-4205 i nie umrą, również powinny zostać natychmiast zabite. SCP-4205 najwidoczniej popełnił po prostu błąd. Podczas autopsji wyniknęło, że funkcje ciała ofiar nie zostały naruszone. Jednakże bla bla bla, jakieś naukowe pierdoły o mózgu, których nie ogarniam, tylko skopiowałem z raportu koronera. Kogo kurwa obchodzi, to robi z mózgiem? Przypadki szczęśliwej szóstki, której udało się umrzeć, nie zostaną tu zapisane. Bo kogo to obchodzi? Ta wersja szkicu kończy się zepsutym powiadomieniem o akceptacji bądź odmowie projektu. W następnym wpisie w dzienniku Wade'a widzimy, że coś poszło strasznie nie tak. Pisze swojemu tacie, że dowiedział się właśnie, że nie pisał tylko do niego, ale że cała fundacja go obserwowała ten cały czas. Wade jest wściekły i zrezygnowany. Dr Mark Forsyth rugał go przez bite 3 godziny. Jestem nieprofesjonalny. Jestem dzieciakiem. Jestem tępy i debilny. Nigdy nie powinni pozwolić mi zdać. Nigdy nie powinien był mi pomóc. Co on we mnie widział? To wszystko jego słowa. I moje. Wade został odesłany do domu i usunięty z projektu SCP-4205. Powiedziano mu, że jest teraz pod obserwacją. Tak, jakby już wcześniej nie był. A sytuacja z oczami jest coraz gorsza. Teraz widzi je wszędzie. W sypialni, w kuchni, w salonie. Tylko nie w szybie, w drzwiach frontowych. Z jakiegoś powodu ich nie lubi. Wade jest teraz zbyt wkurzony, żeby się bać, więc zamierza skorzystać z okazji i przeprowadzi parę eksperymentów z ich udziałem. A, i jeszcze jedno. Udało mu się porozmawiać z Theodorem Quayle'em. Wydawał się być normalny. Opowiedział Wade'owi wszystko, co się działo od spotkania z oczami i wychodzi na to, że Dalitz po prostu odchodzi od zmysłów. I to nie wina oczu. Żałuję, że nie mógł z nim porozmawiać dłużej. Podziwiał go od czasów uniwersytetu. Kończy wpis emotką ASCII środkowego palca i zabiera się do pracy. Autor następnego szkicu został podpisany jako więzień Wade. Klasa obiektu Keter. Zbyt zmęczony, żeby edytować cały wpis. Zostawię tutaj notatki, tak jak mi kazały. Opis. Dodać, jak czuję, że się zbliżają. Dodać, że Quayle'owi się nic nie stało. Jak miał na imię Quayle? Dodać, że przyjęłby właścicielstwo. Dodać to o uczuciu szumu. Poniżej widać eksperymenty, które Wade przeprowadził z obiektem. Najpierw poświecił na oczy latarką. Nic się nie wydarzyło. Dotknął szkła czubkiem miotły.
Opisuje, że zwiększyło się poczucie szumu, ale po chwili zniknęło. Następnie próbował porozmawiać z oczami. Trochę zajęło, ale mu odpowiedziały. Nie może jednak tutaj tego napisać, bo zakazały mu. Później próbował zagrać z oczami w piłkę, ale jedynie rozbił okno. W ostatnim teście chciał ponownie dotknąć oczu, jednak po notatce widzimy, że zdecydowanie tego nie chce. W następnym wpisie widzimy postęp uszkodzenia danych na dysku, wraz z postępem szaleństwa Wade'a. Jesteśmy w stanie rozpoznać coraz mniej z jego myśli. Czytamy, że oczy próbowały mu wmówić, że są jego ojcem, że kazały mu nie jeść. I tak nie jest głodny. Wade próbował zadzwonić do swojej mamy, ale z jakiegoś powodu nie może przypomnieć sobie jej numeru. Pamiętasz nasz numer do domu, tato? Proszę, powiedz mi. Proszę. Proszę, proszę, powiedz mi. Proszę, tato. Reszta pliku jest uszkodzona. Uszkodzenia całego dysku postępują, osiągając 33%. Ostatni szkic raportu SCP-4205 Wade'a to nieskładne notatki szaleńca. Klasa obiektu w domu. Pisze, że oczu nie da się zabezpieczyć. Rozmawia sam ze sobą, próbując zebrać myśli i spamiętać wszystkie fakty. Przypomniał sobie imię Theo i że musi go znaleźć. Że kieruje nim to dziwne uczucie, które się pojawiało za każdym razem, gdy tylko go widział. Coś jak ciepłe objęcie. Czemu mu nigdy nie powiedział? Czemu nie powiedział samemu sobie? Mam na imię Wade. Powiem mu. Chcesz może przejść się kiedyś? Znam dobre miejsce niedaleko. Theo. Theo. Ma na imię Theo. Czy możesz Theo? Czy możesz proszę mnie przytulić? Tylko tego chcę. Tylko tego chcę. Do widzenia. Wade. Samotny. Szuka objęć czegoś znajomego w swojej pamięci, nie do końca będąc w stanie uchwycić dokładnie, czego potrzebuje. Ostatnia notatka nie ma ładu i składu. Przewijają się tu notatki szaleńca rozmawiającego z oczami, z opisem szumu i dźwięków elektryczności, wspomnienia ciepłego chleba, ptaków na niebie, spacerów w parku. Muszę dokończyć ten wpis. Jak ciężka jest elektryczność? Czy może myśl Wade'a zostaje urwana? Uszkodzenie danych krytyczne. Ryzyko pełnego uszkodzenia systemu. Akceptuję i kontynuuję. Czy może mieć oczy? System restartuje się sam z siebie i ukazuje się nam jeden, jedyny nowy plik. Finalna wersja raportu SCP-4205. Autorstwa starszego badacza doktora Malcolma Younga. Napisana 11 grudnia 1998 roku. Profesjonalnie uzupełniono czynności przechowawcze, z notatką, że oczy zdają się nie pojawiać na powierzchni szkła ołowiowego i we wszystkich narażonych ośrodkach fundacji należy pokryć wszelkie szyby tym materiałem, aby uniknąć manifestacji SCP-4205. Zaleca się też, żeby pracownicy fundacji z wadą wzroku nosili zamiast okularów soczewki kontaktowe, albo zostali poddani laserowej korekcji wzroku. Opis również jest o wiele bardziej rozbudowany. Dostajemy konkretną listę materiałów, na której jest w stanie pojawić się SCP-4205, a także najdłuższe zachowane wideo przedstawiające manifestację anomalii. To, co powinno przykuć naszą uwagę, to, że dokładnie wyszczególniono tutaj czas, po jakim umiera mózg ofiar bursztynowych oczu. 500 milisekund. Pół sekundy. Tyle czasu mija od momentu spojrzenia na oczy, a twoją całkowitą śmiercią mózgu. Dalej czytamy, że jeden przypadek śmierci skutkował w uszkodzeniu terminalu, którego używała ofiara. Na monitorze pojawiły się bursztynowe oczy, a przez wyładowania elektryczne w bazie danych pojawiły się nowe pliki. Tą osobą był Wade Dalitz. Wade tak naprawdę nie przeżył spotkania z SCP-4205. Umarł natychmiastowo, tak jak wszystkie inne osoby, które napotkały anomalię. Przez fakt tego, jak silnie związany z elektrycznością jest obiekt, porażenie mózgu Wade'a
musiało wpłynąć na jego terminal, zapisując jego wszystkie myśli. Wszystkie myśli, które pojawiły się w ciągu pół sekundy, zanim zmarł. W ciągu tej pół sekundy Wade przeżył całą historię odkrywania SCP-4205 i wszystkie jego myśli gwałtownie przekopiowane zostały na karty bazy danych Fundacji. Dlatego im dalej czytamy, tym bardziej uszkodzone zostają dane. Wade zbliża się do śmierci, a jego myśli stają się coraz bardziej niespójne i bez ładu. Zauważyliście to? Niespójności w raporcie i nagłe, chaotyczne zmiany. To, że Wade zaimplementował poziom zagrożenia obiektu SCP, mimo że coś takiego jeszcze nie miało prawa istnieć. To, że w jego historii nagle pojawia się nowa postać, która też przeżyła spotkanie z obiektem. To, że wspomina, że podziwiał Quayla od czasu uniwersytetu, mimo że nie było wspomniane, że chodzili razem na uczelnię. Wspomnienia o szumie i elektryczności, to, że rozmawia ze swoim martwym ojcem, to, że nie pamięta numeru swojej matki, to, że nagle okazuje się, że jednak przez ten cały czas był monitorowany, co służyło tylko po to, żeby jeszcze bardziej karmić jego niedoskonały obraz siebie, a w końcowym wpisie całe jego życie przelatuje mu przed oczami. Wade nigdy tak naprawdę nie był porażką, a dr Mark nigdy nie myślał o nim źle, nigdy nie zrobił mu 3-godzinnej tyrady o tym, jak bardzo nie nadaje się do tej pracy i najpewniej naprawdę w niego wierzył, skoro wyciągnął go z uczelni zaledwie po 2 latach studiów. To wszystko były myśli Wade'a, jego zwątpienie, jego obraz siebie i innych, jego kompleksy i jego zamknięcie się w swojej własnej głowie. Od samego początku tej historii przewija się jeden kluczowy wątek. Zwątpienia i samokrytyki. Jestem beznadziejny. On o mnie myśli jako o najgorszym śmieciu, nie nadaje się do tego. Inni robią to lepiej. Nie wiemy, jak było naprawdę. Ale myślę, że z pewną dozą pewności możemy stwierdzić, że Wade był zdolnym człowiekiem i nadawał się do swojej pracy mimo bycia nowicjuszem. Jego pośmiertne notatki, wypalone na dysku jego terminala, przyczyniły się do zmniejszenia zgonów wśród pracowników fundacji o 84%. Dzięki jego notatce, że bursztynowe oczy nie pojawiały się tylko w jednym miejscu, w jego domu, na szkle w drzwiach, pokrytych ołowiem. Ale mimo to, mimo jego spostrzegawczości, Wade umarł w poczuciu beznadziei, w poczuciu zmarnowanych szans. Theodore Quayle. Postać, która nagle pojawia się w historii Wade'a i która przebija się cały czas, niejako zajmując w niej centralne miejsce. Fundacja po śmierci Wade'a sprawdziła swoją bazę danych i okazało się, że żaden dr Quayle nie pracuje dla nich. Agenci fundacji doszli jednak do informacji, że Theo Quayle był dawnym kolegą z roku na Uniwersytecie Wade'a Dalitza. Opowiadanie SCP-4205 pokazuje nie tylko, jak wyniszczający jest efekt wątpienia w siebie i zbytniego fiksowania się na tym, co jest nie tak i co ludzie o nas myślą, ale też mówi nam o zmarnowanej szansie. Wade był zakochany, ale nigdy nie zebrał się w sobie, żeby choć odezwać się do Theo. I wydaje mi się, że to jest jeszcze większy ból i jeszcze większe poczucie beznadziei niż nadzwyczajna samokrytyka młodszego badacza. Wade umarł z poczuciem, że zmarnował swoje życie. I że był nikim. Nie jest powiedziane, czy bursztynowe oczy są świadomym bytem i wszystko, co robią, jest przemyślane, jednak autor tego SCP sugeruje, zarówno w tekście, jak i poza nim, że mamy powody do sądzenia, że w ciągu tej pół sekundy od śmierci ofiary celowo torturuje ją. Ten prosty koncept potwora, który po prostu zabija, jest czymś o wiele więcej, dzięki historii głównego bohatera i jej wielu wątków. Samotność, ból utraty ojca, szaleństwo, samokrytyka i chorobliwe sabotowanie swoich własnych działań, wyjście z szafy po wielu latach swojego życia i przyznanie się choćby przed samym sobą co do uczuć względem drugiej osoby, a także wprost rady, czego unikać pisząc raport SCP, to wszystko znajduje się w SCP-4205, In the Eyes of the Beholder. Pięknie swoim tytułem podsumowując przekaz opowiadania, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. A swoim największym krytykiem zawsze będziemy my sami. A może nie powinniśmy. Jeśli spodobał wam się ten materiał, zostawcie pod nim pozytywną ocenę, a także komentarz, czy jakkolwiek rezonuje z wami przekaz tej historii, czy jesteście w stanie odnieść się do postaci Wade'a i zrozumieć ją, czy są to problemy, z którymi również się może borykacie i co sądzicie o całej tej historii.
No i oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to nie zapomnij o subskrypcji, bo przecież oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. A jak masz ochotę, to zapraszam do kliknięcia niebieskiego przycisku wspierania kanału. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Dzięki wam jeszcze raz za oglądanie do końca. To było SCP-4205, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.